time to put these denoming gloves to good use. Mum wants us to throw these gnomes over the fence and into that field if there's no magical junk. To fling a gnome, you're going to need a good run-up. Hit the square button as quick as you can to build up speed. Once you reach the fence, you begin spinning on the spot. Press the triangle button when you're ready to throw the gnome. You get points for distance and for hitting the target. Bardzo mi się spodobał przed chwilą ten ekran ładowania z tym mostkiem. To jest coś, co zawsze bardzo lubiłem, jeżeli chodzi o tę gierkę. Naprawdę czuć taką solidność, że twórcy troszeczkę dłużej przesiedzieli nad komnatą tajemnic na PS1 niż nad kamieniem filozoficznym na PS1. I teraz robimy jedną z moich ulubionych minigierek nawet, a mianowicie rzut gnomem, żeby pobić tutaj ilość punktów. Mamy 5 prób, jak sami zresztą widzicie, w sensie mamy 5 gnomów, czyli innymi słowy 5 prób. I jeżeli uda nam się pobić rekord do powiedzmy 1000 coś, no to jesteśmy w stanie zdobyć kartę czarodzieja. A jako, że robimy od razu 100%, no to ja chcę to uczynić. Oczywiście z tą minigierką również miałem problemy za dzieciaka. Nie zawsze mi się udawało zrobić tutaj 100%. Więc mam nadzieję, że teraz będzie coś a la taka antyklątwa let's playa i się uda mi to za pierwszym razem zrobić. Ogólnie jeżeli chodzi o moje wspomnienia za dzieciaka, jeżeli chodzi o początek gry, to początek gry był troszeczkę dla mnie trudny, bo chciałem od razu, wiecie, maksować wszystko od razu, a no nie wychodziło mi. Więc tak to właśnie niestety bywa. Miejmy nadzieję, że teraz oczywiście nie będzie z tym jakiegoś większego problemu, no nie? No i trochę mogłem mocniej rzucić nim, bo teraz to tak trochę klops wyszedł, brzydko mówiąc. No i co? No, rzucamy sobie gnomem! Na razie moje wspomnienia z dzieciństwa będą trochę ograniczone, bo tak jak mówię, nie bardzo wiem póki co... Znaczy, nie bardzo wiem, o czym mogę póki co mówić, bo póki co jesteśmy w norze i już widzę, że się nie uda tego zrobić za pierwszym razem, więc będziemy musieli powtarzać, no niestety. Jak to się mówi, życie? Jak to się mówi właściwie życie? Życie bardzo często w taki, a nie inny sposób weryfikuje. 62. No i pewnie będziemy mieli tam z jakiejś, kurde... 250, czyli 800 coś będziemy mieli. No 885. No to taki nawet ładny wynik bym powiedział. Excellent, Harry. That's your all-time highest score. Yardley Platt. A, mamy już kartę. That was really good fun. Do you want to play again? A ja myślę, że nie będę taki i pokażę mimo co. Jeszcze raz, pobijemy nasz rekord. A co? Mimo, że zdobyliśmy kartę czarodziejów, to jeszcze trzeba uderzyć w tą... W, jak to się mówi... No, w środek. A pobijmy rekord. A co? Co nam szkodzi, kurcze pieczone? Uderzmy sobie właśnie w tą budkę telefoniczną. Szkoda, że nie możemy tego tutaj skipować, tylko musimy cały czas czekać. No, ale no, trudno się mówi. Czyli można by powiedzieć, że za pierwszym razem w sumie zrobiłem, bo kurde, udało mi się od razu kartę czarodzieja zebrać. Bardzo dobrze, to mi się podoba. Teraz musimy skupić się na środku. Dokładnie tak, dokładnie... Dobrze, 100 punktów, weszło. Czyli można by powiedzieć, że wszystko już pokazałem, tak więc widzimy się teraz... Jak zakończę sobie tę minigierkę, no nie? Tak więc zaraz jestem. Nie, nie chcę już grać drugi raz. Udało się tam, co prawda nie pobiliśmy rekordu, no ale trudno się mówi. Tam tylko w auto nie uderzyłem w sumie. Trochę szkoda. Hello there. Fancy a wizard duel? A wizard duel? Don't tell me you've never taken part in a wizard duel. You've got a lot to learn, Harry. Is this safe? Of course it's safe. Well, mostly. No i po co była ten... ta cutscenka, skoro tak czy siak mamy znowu ekran ładowania. Nie bardzo to kumam.
Okay. Dueling is really simple. All you have to do is try and hit your opponent with the knockback jinx. Every time you hit your opponent, you get closer to disarming him. And don't forget, fully charged knockback jinxes can be cast by holding the X button down and then releasing it. But don't worry, Harry. Fred will go easy on you this time. Okay, let's duel. Get ready! Duel! No i teraz mamy pojedynek, czyli coś, co również było w komnacie tajemnic na PC-ta, ale było to bardzo późno w grze. A mamy tutaj trochę coś ala taki trening przed prawdziwymi, jakby... jak to się mówi? Przed prawdziwym klubem... czarodziejów? Nie pamiętam szczerze, jak to się nazywa, kurde, z wersji PC-towej. Przepraszam was, mimo że niedawno ogrywałem przecież wersję PC-tową, to troszeczkę mi się to zapomniało, nie będę tego ukrywał. I obecnie mamy jeden punkt, a Fred ma 0. Nie, no to jest naprawdę, kurde, coś pięknego. Tak jak zresztą mówiłem, dla niektórych może to być tak, że ja za bardzo faworyzuję wersję na PS1, ale żeby nie było, żebyśmy się źle nie zrozumieli. Wersja PC-towa Harry'ego Pottera i Komnaty Tajemnic też jest bardzo dobra. I mogę nawet powiedzieć, że pod względem, wiadomo, graficznym, pod względem niektórych, podkreślam, niektórych wydarzeń, jest trochę lepsza niż wersja na PS1. Aczkolwiek wersja na PC-ta nie ma nory. Nie ma początku gry, można by powiedzieć. No bo okej, niby początek gry jest, ale on jest wytłumaczony w cutscence, no nie? A nie grasz tutaj tak jak teraz ja gram w noże, więc wiecie, o co chodzi. Well done, Harry. Now let's try again. But this time we'll introduce some special jinxes. Good idea, Fred. See that TV? See the way it's sparkling? That means it's got a special jinx in it. To get the special jinx, you have to force me to hit the TV with one of my jinxes. That will release an orb that you can run over and pick up. Anything that sparkles like the TV has got a special jinx in it, so remember to look out for the sparkles. Oh, I nearly forgot. Special jinxes can only be cast using the circle button. That's important. Come on, let's give it a try. Okej, okay, jestem w takim razie z powrotem, bo trzeba było zamilknąć, bo cutscenka. Powiem tak. Jest jeszcze jedna rzecz, która wersja na PC-ta nie pokazała, którą w zasadzie wersja na PC nie pokazała, a z jakiegoś powodu pominęła ten wątek, ale natomiast wersja na PS1 to pokazała, więc... no, to tylko właśnie mówię, pokazuje, że po raz kolejny, zresztą jak większość tych wersji Harry'ego Pottera na różne konsole, no widać, że wersja na PC-ta była bardzo mocno zraszowana, mimo co. Oczywiście nie mówię, że wersja na PS1 nie jest zraszowana, ale no nie oszukujmy się, patrząc na to, co wersja na PS1 też zaoferowała, to wydaje mi się, że trochę dłużej Argonauci pracowali nad swoją komnatą tajemnic niż No Wonder nad swoją komnatą tajemnic, no nie? Tak tylko chciałem na to zwrócić uwagę. No i teraz mamy drugą rundę właśnie tego treningu z używaniem czarów, ponieważ teraz musimy atakować w te oznaczone obiekty i te oznaczone obiekty dają nam super czar i ten super czar możemy, wiadomo, użyć za pomocą przycisku kółko, no nie? I jeżeli my trafimy przykładowo w tą latarnię, czy nie wiem co to jest tam po stronie Freda, a Fred trafi w telewizor tutaj, no to wyleci super czar. I wtedy będę mógł użyć kółko i... no, wiadomo co, zrobić krzywdę Fredowi, no nie? To jest całkiem spoko i ja coś takiego propsuję bardzo. No, i po Fredzie. Beliarmus! Au! Wow, look at that! You're a natural, Harry! Nie, nie mam zamiaru z tobą po raz kolejny się mierzyć, ponieważ i tak z tego nic nie mam. I co też jest warte uwagi, to to, że chociaż Fred i George brzmią jak faktycznie starsi bracia, a nie jak młodsi bracia. Mówię tutaj do ciebie wersja na PC-ta Komnaty Tajemnic i Kamień Filozoficzny na PS1, jak i Kamień Filozoficzny na PC-ta. Tak więc oni chociaż tutaj brzmią na starszych braci. I tak powinno być.
We need to find Ginny. She's wandered off somewhere, and the whole family is waiting so we can go to Diagon Alley and get our school supplies. We better split up and find her. Oh, by the way, watch out for some of Dad's junk. If you come across any, use your knockback jinx or your Wingardium Leviosa to defend yourself. If you find you're getting a little low on health, chocolate frogs will help replenish your energy. So keep an eye out for them. Right, let's split up. I'll go this way. See you soon, Harry, and good luck. No, i możemy sobie teraz eksplorować las obok Nory w zasadzie, co też również jest warte uwagi i warte pochwalenie, jeżeli chodzi o wersję PS1-kową Harry'ego Pottera. Mówię, dla niektórych to może być oczywiście na minus, no bo nie oszukujmy się, jest to trochę przedłużenie gry. Ale z drugiej strony, przynajmniej widać, że troszeczkę mieli więcej czasu, kurde, Argonauci, żeby trochę bardziej dopracować tego Harry'ego Pottera na PS1. I swoją drogą... Felix Somerby, inventor of cheering charms. Warto było odwiedzić Folio Magii, no nie? Szkoda w ogóle, że w tej części zbieramy tylko jeden typ kart, a nie tak jak to było w Komnacie Tajemnic na PC-ta, tam na przykład, wiecie, srebrne, brązowe, złote karty, tylko tutaj zwykłe, czyli te złote w sumie. No i przed chwilą mogliście zobaczyć potężnego przeciwnika w Norze, czyli kosiarkę. O mój Boże, ja pierdzielę, jaki to jest potężny wróg. Nie ma co. Ale oczywiście jak na Norę przystało i jak na takie okolice lasu, w sumie jesteśmy w lesie, to też uwaga na pszczoły, ponieważ pszczoły mogą nam zadać damage, więc miejcie to jakby na uwadze, no nie? Zanim pójdziemy do przodu, to warto byłoby zobaczyć, czy aby na pewno wszystko jest tutaj zebrane, ale z tego co widzę, chyba wszystko zebraliśmy, bo mówię, ja chcę jak najwięcej fasolek zebrać, ponieważ oczywiście w tej gierce możemy również fasolki wykorzystywać do handlu. Co prawda na chwilę, ale sam fakt, że możemy to wykorzystać, no nie? O, kolejny zabójczy, kurde, przeciwnik. Proszę państwa, czas na pralkę. I tutaj w zasadzie troszeczkę gra zaczyna klatkować, ale to nie jest wina jakby tego, że mam przeciążony komputer, tylko niestety tak na konsoli też zaczyna klatkować tutaj. Nie wiem dlaczego, po prostu jest to bardzo niestabilna sekwencja z tą pralką. Naprawdę, ta pralka to mem totalny, jeżeli chodzi o odnośnie przeciwnika, bo naprawdę spodziewałbym się wszystkiego, ale serio pralka? Naprawdę? Wingardium Leviosa! No ale jest to na swój sposób, po raz kolejny mówię, urocze. Tak więc jeżeli chodzi o moje wspomnienia z tym razem, tą sekwencją, to raz tylko nie udało mi się zrobić tutaj 100% i nie udało mi się zebrać karty czarodzieja, ponieważ tak, w tej sekwencji jest karta czarodzieja, którą również będziemy mogli sobie zebrać. I ja nawet pamiętam gdzie, dlatego że ja tę grę znam na pamięć. Serio, jak Kamień Filozoficzny i Komnatę Tajemnic na PS1, jeżeli chodzi o właśnie te wersje PS1-kowe, to ja znam na pamięć, dlatego że ja tę grę już dużo razy przechodziłem w swoim życiu. Tak więc, jakby te gry mnie już praktycznie niczym nie zaskakują. I spróbujmy teraz... Właśnie, bo to nawet trzeba zrobić. Więc ta pralka, proszę tutaj do góry. O, dokładnie, w tym momencie. Tutaj proszę się ustawić i lecimy zobaczyć, co ciekawego jest u góry. A u góry jest Chocolate Frog, o której zresztą Ron wspomniał, czyli czekoladowa żaba. Ja myślę, że sobie dzisiaj zrobimy taką sesję do Hogwartu, czyli po prostu dostaniemy się do Hogwartu i na tym dzisiejszą sesję zakończymy. Dla osób ciekawskich nagrywam to 11 kwietnia, czyli za parę dni będą święta wielkanocne, więc w tym momencie składam wam życzenia, mimo że wy to będziecie długo po świętach wielkanocnych oglądać. Ale składam wam życzenia, tak więc dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, zdrowia przede wszystkim w dzisiejszych czasach. I nie wiem w sumie, czego sobie tam zapragniecie, moi drodzy. I nagrywam to jeszcze o godzinie 11:26. Tak więc myślę, że wcześniej w miarę rano to nagrywam, bo 11 to można by powiedzieć, że to jest trochę takie jeszcze rano. No i co? Udało nam się odblokować bramę, więc idziemy dalej. Aha,
odblokowaliśmy sobie tylko i wyłącznie dlatego, żeby przejść do kolejnej sekwencji, gdzie są tym razem dwie kosiarki oraz jeden kamlot. Okej. Wiecie co? Ja wam powiem tak. Ja zauważyłem, że te kosiarki są strasznie, kurde, głośne, jeżeli chodzi o właśnie wersję na PS1. Zresztą na emulatorze kiedyś pamiętam, jak sobie pierwszy raz grałem w 2012 roku. W sensie, bo ogólnie grę poznałem, wiadomo, jak byłem mały, no nie? Ale pierwszy raz po takiej długiej przerwie w 2012 roku grałem sobie na PSX-ie. Ja miałem w ogóle jakoś dziwnie go skonfigurowanego. Ponieważ jak na przykład atakowałem przeciwnika, to dźwięki zamiast iść dalej, to one się zapętlały i pamiętam, że ten głośny dźwięk kosiarki tak długo brzęczył mi w uszach, że aż musiałem jakby otworzyć sobie w zasadzie następną sekcję gry, żeby po prostu na nowo dźwięki się wczytały. Nie wiem dlaczego tak jest, ale no, to jest typowe. No i zaczynamy kolejną sekwencję gry. Znaczy nie sekwencję, tylko sekcję, przepraszam. Ja nie wiem czemu lubię po prostu nazywać to sekwencjami. I znowu, kurde, pojedynek z pralką, która ma tam brudne kalesony Rona, czy tam, kurde, Artura Weasley. Naprawdę, tam, kurde, jest wszystko i nic. A może tam nawet się znajdzie, nie wiem, gorset? Mamy Rona. Kurde, ja pierdzielę. Molly, umyłabyś swoje, kurde, rzeczy, albo nie wiem, jakieś tam inne rzeczy od Ginny. Naprawdę, tu jest wszystko i nic, jeżeli chodzi o tam ubrania, no nie? I w ogóle też zauważyłem, że poprzednim razem, w sensie w poprzedniej sekcji, Harry nie wypowiadał Wingardium Leviosa z jakiegoś powodu, ale to też jest typowo, jeżeli chodzi o wersję odtwarzaną na PS3, ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale Harry Potter na PS1 nigdy nie pojawił się w europejskim PSN-ie. Więc teraz pewnie pytanie, no, to w takim razie jak ty odpalasz tę grę? No, odpalam dlatego właśnie, że mam płytkę, no nie? I troszeczkę mnie zastanawia, dlaczego Harry Potter na PS1 nie ukazał się ani w europejskim PSN-ie, ani chyba w amerykańskim, ponieważ żeby grać w tę grę na PS3, to trzeba po prostu mieć płytkę, żeby włożyć ją do PS3. Nie wiem dlaczego jakby, zastanawia mnie to też. Może macie jakoś, nie wiem, wytłumaczenie na to, dlaczego coś takiego ma miejsce. Bo ja z chęcią posłucham oczywiście, bo mogę się oczywiście mylić w tej dziedzinie, w tej kwestii. Może jestem niedoinformowany po prostu. No i mamy tutaj jeszcze ten pomost, a raczej mostek, który był w loading screenie, który swoją drogą jest bardzo fajny. Zawsze lubiłem tędy przechodzić, zawsze byłem jakby... Mówię, dla mnie to jest coś takiego, że ja... lubię się podniecać takimi małymi rzeczami. Ja tak zawsze miałem i tak zawsze będę miał po prostu. Bo ja zawsze zwracam uwagę na grafikę pod względem takim, że lubię bardzo właśnie oceniać coś, co widzę tutaj przed swoimi oczami, no nie? I jak najbardziej plus za to, że zrobili właśnie taką sekcję. Może to jest i pierdoła, ale dla mnie to jest znacząca pierdoła. Zawsze tak to podkreślałem. I swoją drogą dla osób ciekawskich, to Argonauci są jeszcze odpowiedzialni za Kroka, jeżeli ktoś nie wiedział, tak więc tak, to są ci sami ludzie. Ci, co są odpowiedzialni za Kroka, to właśnie zrobili Harry Potter i Komnatę Tajemnic oraz Kamień Filozoficzny na PS1. I teraz musimy tego Kamlota wziąć tutaj. Wingardium Leviosa! Dokładnie tak. Rzucamy sobie Wingardium Leviosa. Leviosa! I przy okazji sobie odblokowaliśmy drzwi. I tutaj nic nie ma, niestety. Myślałem, że zostaniemy nagrodzeni jakimiś fasolkami, ale nie tym razem, więc możemy sobie stąd iść. I następna sekcja. Tym razem pójdziemy sobie tutaj, ponieważ tutaj... Dokładnie, tutaj jest boss fight z pralką. Ale tu akurat po zrobieniu
tego, co trzeba zrobić, to spadną fasolki, więc warto się tutaj wybrać, ponieważ im więcej fasolek, tym lepiej. Dobra, ucisz mordę już, pralko. Wingardium Leviosa! Oj, patrzcie, jak idealny, kurde, wycelowałem. Nice! Wingardium Leviosa! Teraz pytanie, czy jak ja przesunę w ten sposób tą pralkę, to czy ja doskoczę? O, trzeba jeszcze chyba bliżej. Tej, jakby bliżej właśnie tej oto tutaj. Tego tu. Ja pierdzielę, ale ja zauważyłem, kurczę pieczone, że ostatnimi czasy strasznie mi się język plączy i mi się to bardzo nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba, dlatego że coś jest ewidentnie nie tak z moją dykcją. Prawdopodobnie dlatego, że mało czytam książek i trzeba będzie się naprawdę zabrać za jakieś faktycznie czytanie książek, bo no kurczę, słabo to wygląda w mojej opinii. A jak ja już widzę, że coś dla mnie słabo wygląda, właściwie coś takiego, to jest coś na rzeczy, no nie? 89, więc będziemy przygotowani na ewentualny handel. I po raz kolejny musieliśmy sobie tutaj rzucić czar, żeby przedostać się na następną stronę. I teraz w przeciwieństwie do kamienia filozoficznego, gdzie mogłeś przypadkowo się spierdolić do na przykład właśnie takiej rzeczki, to tutaj się nie możesz zjebać do takiej rzeczki. A dlaczego nie możesz? Dlatego, że jak widzieliście, była blokada. I nawet to jest plus, nie będę tego ukrywał. O właśnie tak, o tym mówiłem. Trzeba eksplorować właśnie takie oto poziomy, takie oto sekcje, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy czasem nie będzie tutaj żadnej karty czarodziejów. I cholera jasna, czemu nie doskoczyłem? Proszę tutaj mnie doskoczyć, bo tam jest trzecia karta. I bawi mnie ciągle fakt, że cały czas na tej karcie jest Merlin. Jakby zbieramy zupełnie inne karty o innych czarodziejach, nie tylko o Merlinie, a jednak Merlin jest cały czas na tej podobiznie z jakiegoś powodu. Czemu oni używają Merlina jako defaultowej karty? Hengist of Woodcroft. I teraz wciskamy sobie select. Felix Somerby, inventor of cheering charms. Hengist of Woodcroft, founded the village of Hogsmeade. No, czyli po raz kolejny Hogsmeade. To jest coś, co mieliśmy w komnacie tajemnic na PC-ta, więc prawdopodobnie będziemy sobie tutaj zbierali właśnie podobne karty, co w komnacie tajemnic i w kamieniu filozoficznym na PC-ta. Guardian Leviosa! Ale no, jak mogliście też zobaczyć, nie zbieramy tutaj już kanonicznych 101 kart, tylko zbieramy 24, czyli znowu, kurde, mamy ograniczoną ilość kart czarodzieja, a szkoda. Bo jestem ciekaw, czy osobiście twórcy zmieściliby 101 kart na takiej płytce. Oh, hi, Harry. Thank goodness you came. My path scan swallowed my remembrall, and I got lost trying to find him. A remembrall tells you that there's something you've forgotten to do. You can have it, Harry. I don't have my wand on me now, so use your knockback jinx on the puff skein and he'll spit it out. Okej. Więc w takim razie zróbmy co trzeba. O, to jest ta przypominajka Neville'a przecież. Lol, co ona tu robi? Ginny! There you are! Nice work, Harry. Hope Dad's junk wasn't too much of a problem for you. Right, we better get back to the house. Mum and Dad are waiting to take us to Diagon Alley.